Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. Polska podczas II wojny światowej nawiązała ścisłą współpracę wywiadowczą z Wielką Brytanią. Formalne porozumienie polsko-brytyjskie o współpracy wywiadowczej zostało zawarte jesienią roku 1940. Jego treść nie jest znana. Znaczy, egzemplarz, jaki strona polska miała, został przekazany najprawdopodobniej na przełomie czerwca-lipca 1945 roku przez ówczesnego szefa polskiego wywiadu, pułkownika Gano, razem z archiwami polskiego wywiadu brytyjskiemu wywiadowi, czyli MI6. Stąd też możemy się jedynie domyślać, co w tej umowie się znajdowało. Oprócz wielu bezimiennych bohaterek, dwie kobiety z Polski można śmiało nazwać Jamesem Bondem w spódnicy. Super szpieg Krystyna Skarbek jako pierwsza kobieta celująco przeszła wszystkie szkolenia brytyjskiego wywiadu. Osoba piękna i absolutnie nietuzinkowa. Można to stwierdzić chociażby po zdjęciach, które do dziś krążą w sieci, drugiej tak znanej agentki, tak chętnie udostępnianej, tak chętnie pokazywanej, nie tylko w polskiej służbie, ale myślę także w służbach alianckich po prostu nie ma. Krystyna Skarbek była piękna, była bezwzględna, była błyskotliwa i była niezwykle inteligentna. Nie bez powodu mówi się, że była ulubioną agentką samego Winstona Churchilla. Zaraz po wojnie Krystyna zaprzyjaźniła się z Ianem Flemingiem, agentem i pisarzem, który stworzył powieści o Jamesie Bondzie. W listach do przyjaciela Fleming określił Polkę jako promieniującą cechami i talentami postaci literackiej. Krystynę Skarbek, czyli Christine Granville, bo taki pseudonim nosiła podczas wojny, podczas której lekko się odmłodziła, bo zamiast roku 1908 wpisała sobie rocznik 1915, odnajdujemy w książce Casino Royale. I jakby sfera działania to bardziej była kwestia sabotażu, prawda, dywersji. Krystynę wikłano w liczne romanse. Oprócz oficerów i przedsiębiorców miała podobno uwieść syna króla Afganistanu. Finalistka konkursu Miss Polonia, kobieta o niesłychanym powodzeniu, która jeszcze przed wojną zdążyła w swojej biografii zapisać dwóch mężów. Po polskim wrześniu 1939 Krystyna Skarbek wraz z mężem przedostaje się do Francji, a potem do Anglii, gdzie zgłasza się do służby wywiadowczej w brytyjskiej centrali wywiadu. Tam kierowana jest do służby wywiadowczej oraz do działań dywersyjnych. Wachlarz zadań, które powierzono Skarbkowej, jest bardzo szeroki. Zajmuje się wywiadem na terenie Węgier i w krajach bałkańskich, przerzuca polskich pilotów, pomaga polskiej ludności oraz żołnierzom przebijającym się do polskiej armii na zachodzie. Wielokrotnie dociera do Polski w roli kuriera, gdzie spotyka swoją matkę, którą namawia do wyjazdu. Niestety matka została, matka o korzeniach niearyjskich, w związku z tym matka w pewnym momencie ginie. Polka była członkiem SOE. Zadaniem SOE było, jak to Churchill powiedział, podpalić Europę, czyli wzniecać niepokoje, przede wszystkim przeprowadzać operacje dywersyjne, sabotażowe na obszarach okupowanych przez państwa III Rzeszy. No i tutaj partnerem dla Brytyjczyków był Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, które były traktowane absolutnie odrębnie od jakiegokolwiek innego ruchu oporu na kontynencie europejskim, ponieważ one z swojej natury miały daleko posuniętą autonomię. Polskie podziemie nie do końca ufało Skarbek, gdyż kontaktowała się z posądzoną o współpracę z Niemcami tajną organizacją Muszkieterzy. Ona sama była jednak ścigana przez gestapo i do końca chciała pomagać Polsce. Krystyna Skarbek, która stała się pierwowzorem kobiety znanej jako Vesper Lynn z powieści Iana Fleminga, spotkał, tak jak większość wybitnych polskich postaci walczących u boku aliantów podczas II wojny światowej, niesprawiedliwy i niewłaściwy koniec. Po wojnie została zdemobilizowana, jako że nie była obywatelką brytyjską, nie przysługiwała jej renta, emerytura ani możliwość podjęcia właściwej pracy. Tułała się po hotelach, gdzie była recepcjonistką, telefonistką, pływała na statkach jako hostessa. A następnie w roku 1952 skończyła w pokoju hotelowym, pchnięta nożem przez swojego kochanka. Historia jest o tyle zagadkowa, że Krystyna Skarbek świetnie operowała nożem. Posługiwała się biegle granatami, które wolała nawet od pistoletu, bo twierdziła, że granat jest znacznie skuteczniejszy, a pistolet może zawieść. Potrafiła walczyć wręcz, więc do dzisiaj pozostają wątpliwości, jak to tak naprawdę było. Czy był to jej kochanek, który został za tą sprawę osądzony i skazany, ponieważ podobno Skarbkowa odrzuciła jego zaloty? Czy były to służby specjalne, ponieważ Krystyna Skarbek mogła wiedzieć zbyt dużo,
rzeczy. Drugą wybitną agentką była Halina Szymańska. Sprawa Haliny Szymańskiej jest nadal owiana mrokiem tajemnicy z tej prostej przyczyny, że nie mamy żadnych materiałów archiwalnych, źródłowych, brytyjskich. Jakąś dekadę temu sam byłem ekspertem Komisji Polsko-Brytyjskiej, która miała zająć się wkładem Polski w czasie II wojny światowej, no to niestety strona brytyjska nie udostępniła nam tak na dobrą sprawę żadnych nowych archiwaliów, poza tym, co było już i tak udostępnione w państwowym archiwum. W przypadku Szymańskiej nasza wiedza bazuje jedynie na wspomnieniach osób, no i na książce brytyjskiego autora Nigela Westa, który znał wielu oficerów brytyjskiego wywiadu z czasów wojny, no i on przygotowując swoją historię wojenną MI6 na przełomie lat 70. 80. z wieloma weteranami Secret Intelligence Service, tak się faktycznie nazywa MI6, przeprowadził rozmowy i uzyskał informacje dotyczące tego, iż Halina Szymańska, żona polskiego przedwojennego attaché wojskowego w Berlinie, była istotnym łącznikiem między opozycją antyhitlerowską wywodzącą się z armii niemieckiej, a Brytyjczykami, a potem też i Amerykanami. Była w Berlinie, że to na polecenie szefa Abwehry, admirała Wilhelma Canarisa została, czyli Abwehry niemieckiego wywiadu, została wywieziona wraz z dziećmi z okupowanej Polski i dotarła do Szwajcarii. Tam została zatrudniona przez władze polskie w poselstwie w Bernie i stała się takim łącznikiem między polskim wywiadem, no aż czasem brytyjskim, a Niemcami. Natomiast nie wiemy za dużo, gdzie i jak wyglądało rozgraniczenie tych kompetencji. Wiemy, że Brytyjczycy płacili jakieś pieniądze, ponieważ w depeszach, które docierają do polskiego poselstwa w Bernie, mamy co miesiąc taką depeszę z adnotacją, że przekazujemy określoną sumę pieniędzy dla pani Haliny Szymańskiej. Szymańska umiała nawiązać cenne kontakty. W latach 1940-41 Halina Szymańska spotkała się co najmniej kilkanaście razy z Hansem Berntem Gizeviusem, który był wicekonsulem niemieckim w Zurichu, a jednocześnie był pracownikiem Abwehry, bardzo bliskim współpracownikiem Niemców, którzy knuli przeciwko Hitlerowi, to głównie wojskowych, opozycyjnych polityków wywodzących się z kręgów konserwatywnych. Można by wysnuć wniosek, że Gizevius najprawdopodobniej działał z poparciem samego Canarisa. Pewności co do tego nie ma. Natomiast nie ma wątpliwości, że jeden z zastępców Canarisa, pułkownik Hans Oster, był zaangażowany w przekazywanie na Zachód od 1939 roku informacji, które były z punktu widzenia reżimu hitlerowskiego zdradą stanu. Po latach dowiadujemy się, jak dokładne były informacje Szymańskiej. Generał Sikorski przekazał informacje premierowi Wielkiej Brytanii, Winstonowi Churchillowi, bodajże w czasie lutowej rozmowy w 1941 roku o tym, że Niemcy zamierzają przerzucić do Afryki Północnej, gdzie Brytyjczycy wtedy bili Włochów i dotarli do Libii, trzy dywizje, żeby wesprzeć wojska włoskie. Dziś wiemy, że ten korpus, dumnie tak nazwano te ledwo dwie dywizje, jakimi Rommel na początku dowodził, liczyły właśnie tylko dwie duże jednostki, czyli dwie dywizje, w tym jedną lekką, także oni mieli dosyć mało czołgów. Skąd więc ta różnica między 3 a 2? Wydawałoby się więc, że ta informacja od Szymańskiej jest błędna. Otóż nie. Rzeczywiście, tak najpierw Niemcy myśleli, to znaczy planowali najpierw wysłać trzy dywizje do Afryki Północnej, dopiero w ostatniej chwili zmieniono zdanie. Ci oficerowie brytyjskiego wywiadu, którzy rozmawiali z Nigelem Westem, przekazywali jak najwyższe wyrazy uznania o działalności Haliny Szymańskiej. Jeśli mielibyśmy więc szukać jakąś Polkę, która w sferze właśnie wywiadu, tych tajnych służb odegrała największą rolę w czasie II wojny światowej, wydaje mi się, że bez cienia wątpliwości Halina Szymańska jest tutaj na miejscu pierwszym.
Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.